szczególnego, absolutnie niedostępnego za żadne pieniądze. Marzą o tym celebryci, politycy, ludzie znani, ale jednak wielu z nich śpi bardzo słabo. Wielu z nich musi brać środki nasenne, pomagają sobie narkotykami, alkoholem. Jesteśmy naprawdę w bardzo uprzywilejowanym miejscu. Możemy korzystać z tych skarbów Bożego Królestwa. Możemy być ludźmi, którzy mają pokój w sercu. Pokój, który nawet dochodzi do nieprawdopodobnego poziomu. Bo jeżeli jest burza na morzu, a Jezus spał na łodzi i spał smacznie, i w czasie, gdy była nawałnica, przecież oni krzyczeli, oni próbowali się ratować, apostołowie, a on nadal spał. To świadczy, jak głębokie musi być poczucie bezpieczeństwa i ten wewnętrzny pokój. Kochani, apeluję do was, apeluję sam do siebie. Odbierajmy wszystko, co jest dla nas w ramach Bożego Królestwa. Bo kiedyś odkryto Amerykę, XVI wiek, Luther, że jest pojednanie z Bogiem. Mamy pokój z Bogiem, to jest Rzymian 5:1, usprawiedliwienie więc z wiary mamy pokój z Bogiem przez naszego Pana Jezusa Chrystusa. To jest absolutny fundament. Mamy pokój z Bogiem. Kiedyś Kościół tego nie doświadczał, nie wiedział o tym, ciemny czas średniowiecza. Później odkryto, że możemy modlić się o uzdrowienia, o uwolnienia. W każdym wymiarze Bóg dla nas coś przygotował i kochani, miejmy na tyle poznania, na tyle wiary, abyśmy to od Boga odbierali. Niech nic nie przejdzie nam koło nosa, niech w niczym diabeł nas nie okradnie albo my przez naszą niewiedzę nie pozwalajmy się okraść. Ten werset, który tyle razy był tutaj, powtarzamy z trzeciego listu Jana, umiłowany, modlę się, aby ci się dobrze powodziło, abyś był zdrów, tak jak się ma dusza twoja. A więc jest ta przestrzeń psychiczna, duchowa, też dotycząca naszej duszy, która ma bardzo wyraźny wpływ na nasze ciało. Modlę się, aby ci się dobrze powodziło, abyś był zdrów w ciele. Na ile? Na tyle, na ile się ma dobrze twoja dusza, twoje emocje, twoja wola, nasze uczucie, nasze myśli. Dlatego dzisiaj mówi się o chorobach psychosomatycznych. To jest system naczyń połączonych. Chcesz być zdrowy? Zadbaj o wewnętrzny pokój, o ten rarytas. Dzisiaj ja temat będę kontynuował. Pewne rzeczy będą się zazębiały, niektóre kolejny raz wspomnę, bo mówiłem ostatnio, podawałem taki przykład w tym kazaniu o cyklonie, o oku cyklona. Dzisiaj będę mówił o pokoju, ale będę przechodził stopniowo w temat Bożego odpocznienia, który w naturalny sposób jest z tym połączony. Oko cyklonu. Ci, którzy byli, to mam nadzieję, że ten obraz pamiętają. To jest fenomen, to jest coś przedziwnego. Cyklon, który może mieć średnicę 600 km, prędkość wiatru do 350 km na godzinę na obwodzie i w środku średnica od 20 do 50 km, gdzie jest? Cisza. Ktoś podnosi głowę w górę i widzi błękit nieba, świecące słońce. Mi ta idea, ten obraz podoba się. Dlaczego? Bo dokładnie jeżeli popatrzymy na temat pokoju, dokładnie jeżeli popatrzymy na temat odpocznienia, to widzimy właśnie tego typu ideę w Chrystusie, w Bogu. I my musimy to zrozumieć, bo jeżeli nie będziemy tego rozumieli, nie zrozumiemy natury Boga i Jego myślenia, to się rozminiemy, a nawet jesteśmy w stanie rozczarować się Bogiem. Bo przecież to Duch Święty, gdy zstąpił na Jezusa, poprowadził Go na pustynię. I kto tam na Niego czekał? Szatan. I był kuszony. To Jezus powiedział do apostołów,
przeprawmy się na drugi brzeg. No super pomysł. Tylko podczas podróży spotkała ich burza i było zagrożenie tak realne, że ci, którzy byli doświadczonymi rybakami, krzyczeli w niebogłosy, bo się bali, że giną. Są sytuacje takie, podawałem obraz ostatnio, gdy apostoł Paweł za wolą Bożą odwołał się i miał dostać się na dwór cesarski w Rzymie. Podczas podróży nastała burza. Przecież on miał misję. Bóg go wysłał. Burza zawierucha była tak potężna, że miotała statkiem przez 2 tygodnie. Wyrzucali osprzęt, zboże, mówiłem o tym. Paweł był spokojny. Na końcu anioł stanął i powiedział do niego: darowałem ci tych wszystkich ludzi. I tak naprawdę ten, który był więźniem, był panem tych ludzi, panem ich życia i śmierci. Przedziwne. Dlaczego kolejny raz o tym mówię? Bo dzisiaj, gdy będę omawiał inne przykłady, gdy będę podawał przykład chociażby Eliasza, to pojawią się takie sformułowania, takie wypowiedzi Pana Boga, które, jeżeli byśmy weszli w buty Eliasza, jeżeli byśmy weszli w buty lub pewnie w sandały apostołów, to zobaczymy, że nasza percepcja jest zupełnie inna niż Boga. I kochani, dostosujmy się do patrzenia i percepcji Boga. Bo jeżeli tego nie zrobimy, to będziemy rozczarowani, to będziemy zagubieni i będziemy zamiast pokoju mieli niepokój. Pamiętacie, co powiedział Jezus? Oni krzyczeli: Jezu, ratuj, nie interesujesz się. A Jezus tak naprawdę, gdy stanął, zdziwił się i powiedział: czyżbyście wiary nie mieli? Czemu się boicie? On się skupił na tym, a nie na burzy. Okazuje się, że te znane wersety: ktoś zbudował dom na skalę, ktoś zbudował dom na piasku. Super. My jesteśmy tymi, którzy zbudowali na skalę. Tą skałą jest Pan Jezus Chrystus. Alleluja. Tylko że burza i nawałnica uderzyła i na ten dom na skalę, i na ten na piasku. Problemy nas nie miną. I okazuje się, że Bóg oczekuje, żebyśmy pomimo tej nawałnicy, pomimo wojny na Ukrainie, pomimo zagrożeniami COVID-em, innymi rzeczami i gdziekolwiek byśmy kliknęli wiadomości, informacja prześciga informację. Oczywiście zła prześciga jeszcze bardziej złą, bo dobrych raczej kliknijcie na wirtualną Polskę, Onet, gdziekolwiek. To są tylko złe wieści. Zagrożenie, jak nie u nas w Polsce, to na końcu świata autobus wpadł w przepaść i to się pokaże. I cały czas ludzi trzymać w napięciu, w niepokoju i niech sobie biorą tabletki uspokajające. Ostatnio przerabialiśmy te rzeczy dotyczące Filipian 4:6-7. Nie troszcie się o nic, ale we wszystkim w modlitwie, w błaganiach z dziękczynieniem powierzcie wasze Bogu. I ja tego nie będę drugi raz omawiał, ale zobaczcie. Pokój mój zostawiam wam. Mamy napisane, że mamy się nie troszczyć i prowadzić określone modlitwy. Mam nadzieję, że to już jest tak utrwalone, że od razu powiecie, gdzie ma być akcent w tych modlitwach. Modlitwy z dziękczynieniem. Można inaczej? No oczywiście, że można inaczej. Można się nie modlić. Można trzymać sprawy we własnych rękach. Można się modlić i ciągle prosić. Ciągle błagać, a wręcz żebrać, tak jak ten Bóg by był surowy, zimny, odległy, a my jesteśmy w takiej wielkiej potrzebie. I wtedy ten chrześcijanin zachowuje się dokładnie jak apostołowie na tej łodzi. Wręcz postawili Jezusowi zarzut. Czy ty nie widzisz, że giniemy? Ty się nie interesujesz? Boże, gdzie ty jesteś? Jak przejdziemy do tego przykładu Eliasza, to jest wypisz, wymaluj to samo myślenie. I z drugiej strony
to samo zdziwienie Boga. Kompletnie inna percepcja. Tak jakby na innych biegunach ktoś nadawał. A więc mamy zależny ten Boży pokój od tego, czy się troszczymy, czy się modlimy z dziękczynieniem. I w Izajasza 26 jest napisane: zachowujesz w doskonałym pokoju tego, którego umysł jest stały, utwierdzony. Troski złożone na Boga i pilnować swoich myśli. To my mamy być panami naszych uczuć i naszych myśli. Chcesz wygrać? Chcesz mieć pokój? Chcesz wpływać na swoje ciało, żeby było zdrowe? Chcesz pomagać innym ludziom? Zadbaj o swoje myślenie. W modlitwach niech dominuje dziękczynienie. Ta sama rzecz, dokładnie ta sama sprawa, ta sama modlitwa może być wyrażona słowami: Panie Boże, ja Cię proszę o uzdrowienie. No Panie Boże, ja tyle czasu już Cię proszę. Ja Cię tak błagam, bo jest mi ciężko. A można to wyrazić inaczej. Panie Boże, ja dziękuję Ci, że w sińcach i w ranach Jezusa jest moje uzdrowienie. Dziękuję Ci, że Jezus wziął nie tylko moje grzechy, ale wziął również moje choroby. Dziękuję Ci, że Ty się o mnie troszczysz, nawet o moje ciało. Kompletnie inna ta modlitwa i wiecie co? Zaczyna przybywać wiary. A sprawiedliwy z wiary żyć będzie, a bez wiary nie można podobać się Bogu. A więc chodzi nawet o naszą efektywność. Ostatni werset, ja go nie wymieniłem. Rysiu, zdaje się, tydzień temu wymieniał ten werset. Na chwilkę się na nim zatrzymię. Mateusza 1, 28-30. Podobnie jak w tej modlitwie z Filipian 4, 6, 7, tu ważne są poszczególne słowa. W tych słowach są nakazy i oczekiwania Pana Jezusa, jeżeli chcemy wejść do Bożego odpocznienia. Jeżeli chcemy być w tym oku cyklonu, w którym jest pokój, pomimo że dookoła jest burza, silny wiatr i zawierucha, to musimy do serca sobie wziąć poszczególne nakazy i słowa. I zwróćcie uwagę. Ja tak wyakcentuję je. Wyłuskam. Przyjdźcie do mnie wszyscy. Pierwsze. Przyjdźcie, którzy jesteście spracowani, obciążeni, a ja dam wam ukojenie. To odpocznienie, to oko cyklonu, to miejsce wewnętrznego pokoju, harmonii, tej homeostazy między ciałem a duszą. Weźcie na siebie moje jarzmo, uczcie się ode mnie, że jestem cichy, w innym tłumaczeniu łagodny i pokornego serca. A znajdziecie odpoczynek, to ukojenie, to odpocznienie dla waszych dusz. Albowiem jarzmo moje, czyli wola Boża, jarzmo moje jest miłe, a brzemię, ciężar lekki. Popatrzcie na swoją duszę. Spójrzcie dookoła, co się dzieje. Ludzie noszą tak potworne ciężary. Martwią się, troszczą, boją się tego, co jest, a jeszcze bardziej boją się tego, co może nadejść. Nie mają raka, ale się boją raka. Jadą spokojnie, ale boją się, że mogą spowodować, jeżeli nie oni, to ktoś inny, wypadek. Nie tak dawno, pamiętacie, słuchaliśmy tego świadectwa, gdzie kobieta w ciąży jechała naprzeciwko, pijany kierowca zboczył, przejechał na jej pas i czołowo się zderzył i ta kobieta w ciąży zginęła. I dramat narzeczonego, na horyzoncie był ślub. Ale dzięki Bogu przeszedł przez falę uzależnienia alkoholu, ale w końcu Pan Jezus go wydobył i też my jako Kościół mogliśmy się o to skutecznie modlić.
Pierwsze przyjdźcie, drugie weźcie jarzmo. Trzecie, na co chcę zwrócić uwagę, uczcie się ode mnie. Wystarczy, że którejś z tych rzeczy nie zrobimy i Boży pokój ulotni się jak kamfora lub jeżeli go nie mieliśmy, to po prostu nie będziemy go mieli. Przychodź do Boga. Jeżeli są problemy, zmartwienia, wyzwania, przychodź do Jezusa Chrystusa. On jest Panem, On jest Zbawicielem. On chce nas ratować. On bierze na nas swoje problemy. Nie tylko grzechy, ale też choroby. Jest tym, który leczy nasze serce. A Bóg jest nazwany Ojcem wszelkiej pociechy. Drugi list do Koryntian, pierwszy rozdział. Po to nas pociesza, żebyśmy innych mogli pocieszać. Weźcie na siebie moje jarzmo. No i tu jest drugi problem. Są ludzie, są chrześcijanie, którzy przychodzą. Tak, modlą się, ale ciągle tego Izaaka trzymają we własnych rękach. Myślą o tym, martwią się w sercu. Jeżeli na przykład jest w rodzinie osoba uzależniona, narkotyki, alkohol, cokolwiek, można popełnić taki błąd, że się żyje życiem tej osoby. Fachowo to się nazywa współuzależnienie. Ta osoba porusza się na orbicie tego uzależnionego. I powolutku nie tylko jeden jest w studni, ale też ten drugi wpada do tej studni. To nie jest mądre. To nie jest mądra miłość. Mądra miłość sama zachowuje siły, żeby zadbać o siebie, o rodzinę i żeby w miarę możliwości rzucić linę lub drabinę do tego, który jest w środku w tej studni. Bo inaczej dwóch mamy w studni i dwóch utonie. Z powodu? Z powodu tego, że żyje jego troskami, jego kłopotami i tego wszystko ciągnie w dół. A więc trzeba wziąć jarzmo Pana Jezusa Chrystusa. Jego wolę. A Jego wolą jest, żebyśmy patrzyli na Niego, chodzili w odpocznieniu, chodzili w relacji z Nim i otwarli się na działanie Ducha Świętego. Jest napisane, bądźcie pełni Ducha Świętego. Kiedy? Kiedy nie ma żadnych problemów, kiedy wszystko się układa, gdy nie mamy chorób. No oczywiście, tak jak Asia mówiła w żartach, to nie o to chodzi. Jesteśmy w oku cyklonu. Te rzeczy mamy wziąć pomimo tych rzeczy, które są dookoła nas. I teraz typowo dotyczące odpocznienia. Hebrajczyków 3:7-19. Powiem wam, że to nie jest łatwe słowo. To jest, a może przeskoczę. A może przeskoczę i najpierw przeczytam ten fragment o Eliaszu, bo to będzie taką dobrą ilustracją do tego, o co chodzi Panu Bogu, jeżeli chodzi o to odpocznienie z Hebrajczyków, bo to nie są łatwe rzeczy. Jest to przedstawione w taki sposób warunkowy. To i to macie zrobić, to wejdziecie do Bożego odpocznienia. Jeżeli nie zrobicie, stracicie Boże odpocznienie, tak jak pierwsze pokolenie nie weszło do ziemi obiecanej. Dobrze, najpierw historia o Eliaszu. Ja przeczytam za chwilę drugi, może jeżeli można by było rzucić na ekran, nie można, no to chociaż powiem. Pierwsza Królewska, 19 rozdział od 8 do 13 wersetu i dalej ja będę za chwilę czytał. Fragment jest bardzo długi, a ja jeszcze do tego dam malutki wstęp. Jaki wstęp? Bo będzie tylko opisana historia spotkania Eliasza z Bogiem u wejścia do jaskini. Dlaczego on się tam znalazł? Najpierw modlił się w spektakularny sposób. Za wolą Bożą ściągnął ogień z nieba. Schwytano 450 proroków Baala i też jeszcze proroków Aszery. On po prostu się zachowywał jak młody lew. Odwaga, charyzma, potężna moc Boża, ogień z nieba. A później jedna kobieta, królowa Izabel, wściekła się, bo ona była powiązana z tymi prorokami Baala.
z tym bałwochwalstwem i powiedziała, że o tym samym czasie, jutro, ty zginiesz za to, co zrobiłeś. Ja sięgnę po twoją głowę. I nagle sytuacja się zmieniła, to go trafiło jak zatruta strzała. Zaczął uciekać. Ktoś, kto ucieka, już coś zdradza. Józef Maria z malutkim Jezusem z Betlejem, ja to nazywam taktycznym odwrotem. No, to była wola Boża, mieli się spakować, wyjechać. Ale zupełnie czym innym jest, jeżeli człowiek jest kierowany strachem i to jeszcze panicznym strachem, tak jak Eliasz. Mało, że uciekał, uciekł w najgorsze miejsce, na pustynię. Nie ma wody, słońce piecze, w nocy zimno. No i jeszcze sobie strzelił w stopę. Był ze sługą i powiedział, ty odejdź. A później płakał. Zostałem sam. No wszystko sobie zafundował sam, a później płacze, że jest sam. I właśnie w takich okolicznościach, gdy już życzył sobie śmierci, Bóg interweniował, posilił go i w mocy tego posiłku biegł 40 dni i teraz rozpoczyna się to spotkanie z Bogiem, które, kochani, pochylmy się i rozpatrzmy je w kategoriach Bożego odpocznienia. Jak patrzy Bóg na naszą sytuację, która często jest trudna? No bo to, że ktoś go ściga i chce go zabić, no to przyznacie, że to jest trudne. Ale jak patrzy Bóg, a jak patrzy człowiek? Czytam, pierwsza Królewska, 19 rozdział od 8 wersetu. Wstał więc i posiliwszy się, szedł w mocy tego posiłku 40 dni, 40 nocy, aż do góry Bożej Choreb. I szedł tam, wszedł tam do pieczary, aby tam przenocować. Lecz oto doszło go słowo Pana tej treści. Piękne pytanie. To prawie jak to, które Jezus zadał zdziwiony, prawie oburzony apostołom na tej łodzi. Zobaczcie, co Bóg pyta go. Co tu robisz, Eliaszu? Gdybyśmy rozmawiali z drugim człowiekiem, to byśmy może nawet byli niegrzeczni. Zwariowałeś? Czy ty nie rozumiesz? Może ktoś nawet by w nerwach powiedział, głupi jesteś? No przecież ścigają mnie. Moje życie jest zagrożone. Co ty nie wiesz o tym? Co to za pytania w ogóle? To nie jest pierwsze takie pytanie. Ono pojawi się znowu. A on odpowiedział, gorliwie stawałem w obronie Pana, Boga zastępów, gdyż synowie Izraelscy porzucili przymierze z tobą, poburzyli twoje ołtarze, a twoich proroków wybili mieczem. I tu zwróćcie uwagę na te słowa. Zostałem tylko ja sam. Sługę odprawił. Bóg mu powiedział później, że zostało 7000 wiernych, ale z jego punktu widzenia on został biedulina tylko sam. I tam, gdzie atakuje stres, depresja, to ten człowiek widzi, że jest tylko sam i tonie. I tylko myśli o sobie, koncentruje się o sobie. O kim on mówi? Zagrożenie i ja, zagrożenie. Jestem sam, tonę, ginę, ścigają mnie. Nie patrzy na Boga. Apostołowie nie patrzyli na Jezusa obok, tylko krzyczeli w niebogłosy. I tak nastają na moje życie, aby mi je odebrać. Rzekł więc do niego, wyjdź i stań na górze przed Panem. A oto Pan przechodził, wicher potężny, silny, wstrząsający górami, kruszący skały, szedł przed Panem, lecz w tym wichrze nie było Pana. A po wichrze było trzęsienie ziemi, lecz w tym trzęsieniu ziemi nie było Pana. Po trzęsieniu ziemi był ogień, lecz w tym ogniu nie było Pana. A po ogniu cichy, łagodny powiew. Gdy Goliasz usłyszał, zakrył płaszczem swoją twarz, wyszedł i stanął u wejścia do pieczary, a wtedy doszedł go głos. Znane pytanie. Co tu robisz, Eliaszu? A może to zabrzmiało nawet z lekką pretensją. Chłopie, co ty tu robisz? Co ty tu robisz? Pamiętacie, jakie pytanie zadał Bóg
Adamowi w ogrodzie Eden? Gdzie jesteś, Adamie? A później, kto ci powiedział, że jesteś nagi? Po co Bóg w ogóle zadaje pytania? Czy do ciebie docierają pytania od Boga? Czy dokonujesz ewaluacji swojego życia, oceniasz sytuację, w której jesteś? A może tylko dryfujesz i widzisz, mam problem, mam problem. Boże, ratuj, mam problem. A co do ciebie mówi Bóg? Boże, może On chce zwrócić twoją uwagę na coś, na twoją postawę, żeby ją zmienić, a może chce, żebyś coś wykonał, żebyś gdzieś poszedł? Czy do ciebie docierają pytania od Boga? Co one w ogóle oznaczają? One oznaczają, że Bóg widzi w nas partnerów, że Bóg oczekuje współpracy, że oczekuje tego partnerstwa, że za coś odpowiadamy, mamy wolną wolę. Adam i Ewa mieli panować nad ogrodem Eden, mieli wolną wolę i mieli odpowiedzialność. A czasami jest biedny chrześcijanin, który siedzi w ławce na krześle, Boże, ratuj, i on siedzi. Nic nie analizuje, z jakiego powodu jest w tym miejscu, czego oczekuje od niego Bóg i przerzuca całą odpowiedzialność na Boga lub na innych. Jeżeli Bóg mnie nie uratuje, to nawet tak bardzo pobożnie brzmi, jeżeli Bóg mnie nie uratuje. Owszem, Bóg chce ciebie i mnie uratować, tylko oczekuje na naszą postawę. I za chwilę, jak dojdziemy do miejsca w liście do Hebrajczyków, to zobaczymy, jaka to jest podstawa i on jest wobec tego rygorystyczny, absolutnie nieustępliwy. Mamy spełnić te warunki, bo inaczej nie wejdziemy do Bożego odpocznienia i nie przyjdzie ratunek. A więc zadaję mu pytanie, co ty robisz, Eliaszu? A jaką on ma postawę? Co nam grozi w sytuacjach, gdy jest zagrożenie, gdzie najpierw złe wiadomości, problemy, człowiek się zniechęca i błędem, jaki jako ludzie jedno popełniamy, jest nadmierna koncentracja na sobie, swoim problemie. Kolejny błąd, jeżeli ktoś już zrobi ten pierwszy, może zrobić drugi. Zaczyna się egoistycznie rozczulać nad sobą. Jakie jestem biedny. Zostałem tylko sam. A tak mi dobrze szło. Ja się starałem. Ściągnąłem nawet ogień z nieba. A ta diablica Izabel ściga mnie. To jest takie ludzkie, takie normalne. I Bóg to też widzi. I widzimy Jezusa, który potrafił płakać z płaczącymi, gdy zmarł Łazarz. Ten przykład też był nieraz przeze mnie poruszany. Bo on jest taką klasyką, on jest niesłychanie ważną ilustracją, ważną historią. Płakał z Marią, płakał z Martą Jezus, wręcz łkał, znał tych ludzi, przyjaźnił się i kochał, ale podchodził i do Marii, i do Marty i mówił, jeśli uwierzysz, zmartwychwstanie twój brat. Poszedł do drugiej i powiedział to samo. I tam w tym liście do Hebrajczyków znajdziemy ten sam wzorzec oczekiwań Pana Boga, pomimo że On nam współczuje, pomimo że rozumie naszą sytuację, wymaga odpowiedniej postawy naszego serca. I kolejną cechą takiego człowieka jest utrata z pola widzenia Pana Boga. A jest napisane, patrzcie na Jezusa, sprawcy i dokończyciela wiary. W tym oku cyklonu nie warto się rozglądać na boki. Trzeba patrzeć w górę. Niebieskie niebo, świeci słońce. W tym oku cyklonu, gdy jesteśmy w różnego rodzaju problemach, akcent położyć na Boże Słowo, oddawanie Bogu chwały, dziękczynienie. Nie koncentruj się na zagrożeniu. Bo jeżeli patrzymy na to zagrożenie, patrzymy na Goliata, z kim przystajesz, taki się stajesz, na czym się koncentrujesz,
Do tego się upodabniasz. I gdy patrzymy na nawałnicę, gdy patrzymy na Goliata, słabniemy. Gdy patrzymy na Boga, nabieramy siły. A więc Bóg mu powiedział pierwszy krok: wyjdź, stań przed Panem. Wyjdź. Stój przed Bogiem. Druga rzecz, zaskakująca. Gdy się dzieją jakieś rzeczy, to co byśmy chcieli? Aby to miejsce się zatrzęsło. Boży ogień, aby stąpił i Bóg przemówił z nieba: oto syn mój umiłowany, córka moja, staję w obronie mojego dziecka. Przyszedł wicher, który kruszył skały. Trzęsienie ziemi to robi piorunujące wrażenie. Pojawił się ogień. Ale Bóg przyszedł w cichym powiewie. I mój apel do siebie i do was. Różne sytuacje nas dotykają. Kochani, zamknijcie drzwi komory. Stańcie w ciszy przed Bogiem. Tylko jest jeden warunek. To nie może być bierne, pasywne stanie przed Bogiem. No jeszcze 15 minut postoję w tej ciszy. To jest głód Bożej obecności. To jest aktywne takie słuchanie. Ja miałem takie momenty i wiecie co? I nic nie usłyszałem. Ale gdy przyjmowałem taką postawę, po pierwsze się wyciszałem, po drugie, gdy nawet nic nie słyszałem, wychodziłem z tego miejsca, nagle do mnie coś docierało z ust innego człowieka, z kazania. Nagle otwierałem Biblię i przychodziło słowo, które było wskazówką i rozwiązaniem. Po prostu zauważyłem, że ta postawa czekania przed Bogiem, wyciszania wewnętrznej neutralności, gdy jestem otwarty i mówię tak jak malutki Samuel: mów Panie, bo sługa Twój słucha. Wtedy nagle my widzimy rozwiązania, dociera do nas ten cichutki głos Ducha Świętego i wskazuje nam drogę wyjścia i rozwiązanie. Tylko pytanie, czy przyjmujemy taką postawę. Bo znowu trzeci raz zapowiadam, że zajrzę do Hebrajczyków i między innymi tam jest napisane, że oni mieli twarde karki. Nie weszło to pierwsze pokolenie do Bożego odpoczynienia, bo mieli twarde karki, problemy z wiarą i z nieposłuszeństwem. Przyjście i czekanie w ciszy przed Bogiem i danie się do dyspozycji, słuchanie, co Bóg ma do powiedzenia w tej naszej sytuacji, powoduje, że możemy to usłyszeć i jest szansa, że możemy to zastosować. On przyjął taką postawę i pytanie brzmi, czy wykonał wolę Bożą? Taka zagadka dla was. Ja przeczytam kolejne wersety, pierwsza królewska, 19 rozdział, 15, 16 rozdział. Najpierw go Bóg posilił tam na pustyni. Później w cichym powiewie do niego przemówił, zamanifestowała się potężna Boża obecność w wietrze, w ogniu, w trzęsieniu ziemi. I Bóg daje mu polecenia. Chce jeszcze, żeby ten sługa mu wiernie służył. I co do niego mówi? A Pan rzekł do niego: idź, udaj się w drogę powrotną na pustynię damasceńską, a gdy tam dojdziesz, namaścisz Hazaela na króla nad Aramem, a tam był Ben-Hadad. Tak na marginesie, ten Hazael zamordował go i został królem. A Jehu, syna Nimszego, namaścisz na króla nad Izraelem. Elizeusza zaś, syna Szafata z Abel Mehola, namaścisz na proroka na twoje miejsce. Pytanie brzmi. Był pokrzepiony na pustyni, Bóg do niego przemówił u wejścia do jaskini. Czy na tyle był pokrzepiony, że wykonał wolę Bożą? Wykonał czy nie? Kto jest za tak? Jedną rękę widzę, dwie, trzy. Kto jest, że
że nie wykonał. W ogóle rąk nie widzę. Nie wykonał w pełni woli Bożej. Nie odzyskał na tyle wiary i sił. Tego Hazaela jako króla nad Aramem namaścił dopiero Elizeusz. A powinien to zrobić Eliasz, bo takie dostał polecenie od Boga. Bóg i tak go wyratował, Bóg i tak go wziął na tym wspaniałym rydwanie do nieba. Ale zobaczcie, co się dzieje z człowiekiem, który się wyczerpie, który nie ma odpocznienia, który nie ma pokoju, traci z horyzontu, z pola widzenia Pana Boga. My czasami mówimy przecież, chłopie, mógłbyś być bardziej wydajny, owocny, porzucić ten grzech, zwyciężyć tą depresję, służyć owocnie Bogu. Siostro, to samo. Nie mamy siły. Jeżeli nie ma pokoju odpocznienia, nie mamy siły. On był tak posilony przez Boga, ale jednak to wszystko, co przeżył, było na tyle traumatyczne, na tyle ciężkie, że nie wykonał całej woli Bożej. Namaścił Jehu, namaścił Elizeusza, a tego trzeciego zadania nie wykonał. No i w końcu docieram do Hebrajczyków, do tego trzeciego rozdziału, 7-19. Dosyć długi tekst. I tu znowu zachęcam, wysupłajmy te najważniejsze zwroty, słowa, nakazy. Dlatego, jak mówi Duch Święty, dziś, jeśli głos Jego usłyszycie, nie zatwardzajcie serc waszych, jak podczas buntu w dniu kuszenia na pustyni, gdzie kusili mnie ojcowie wasi i wystawiali na próbę, chociaż oglądali dzieła moje przez 40 lat. Dlatego miałem wstręt do tego pokolenia i powiedziałem, zawsze ich zwodzi serce, nie poznali też oni dróg moich. Tak też przysiągłem w gniewie moim. I zobaczcie, nie wejdą do mojego odpocznienia. Jest wolą Bożą pokój Boży w Chrystusie Jezusie. Jest wolą Bożą, żebyśmy wchodzili do Bożego odpocznienia. A może nam to przejść koło nosa. Kochani, to nie będzie Pana Boga wina. To jest kwestia mojej postawy, żebym miał pokój i żebym wszedł do Bożego odpocznienia. Baczcie, bracia, tu jest pełno tych wskazówek, żeby nie było czasem w kimś z was złego, niewierzącego serca, które by odpadło od Boga żywego. Ale napominajcie jedni drugich każdego dnia, dopóki trwa to, co się nazywa dzisiaj, aby nikt z was nie popadł w zatwardziałość przez oszustwo grzechu. Staliśmy się bowiem współuczestnikami Chrystusa, jeśli tylko aż do końca zachowamy niewzruszenie, ufność, jaką mieliśmy na początku. Gdy zaś powiada dziś, jeśli głos Jego usłyszycie, nie zatwardzajcie serc waszych, jak podczas buntu. Kto byli ci, którzy usłyszeli, a zbuntowali się? Czy nie ci, wszyscy, którzy wyszli z Egiptu pod wodzą Mojżesza? Do kogo to miał wstręt przez 40 lat? Czy nie do tych, którzy zgrzeszyli, a których ciała legły na pustyni? A komu to poprzysiąg nie wejdą do odpocznienia Jego, jeśli nie tym, którzy, pierwsze, byli nieposłuszni? I dalej, widzimy więc, że nie mogli wejść z powodu niewiary. Zatwardziałość serca? Ja wiem lepiej, ja trzymam to w swoich rękach. Zrobię to po swojemu. Nieposłuszeństwo, niewiara. Dalej czytamy, gdy wtedy obietnica wejścia do odpocznienia Jego jest jeszcze ważna, miejmy się na baczności, aby się nie okazało, że ktoś z was pozostał z tyłu. W rodzinie, w małżeństwie, w kościele widzimy osoby, które pozostają z tyłu. Zagubili się. I nam bowiem była zwiastowana dobra nowina jak tamtym, lecz tamtym. I to słowo jest dla mnie szokujące. Lecz tamtym słowo usłyszane nie przydało się na nic, gdyż nie zostało powiązane z wiarą tych, którzy je słyszeli.
Dlatego do odpoczynienia wchodzimy my, którzy uwierzyliśmy. Są ludzie, którzy nie mają Bożego pokoju w kościele, w rodzinie, nie mają odpocznienia. Czasami nie słyszeli na ten temat, że w Chrystusie jest pokój z Bogiem. Nie potrafią żyć usprawiedliwieni, wyznają grzechy, ale nadal są potępiani, oskarżani i jest im ciężko. Lub nie mają zwycięskiego życia. A czasami dociera to słowo, ja dzisiaj mówię to słowo do was, 2 tygodnie temu było to słowo, żeby składać troski, żeby modlić się w dziękczynieniu, z dziękczynieniem. Dzisiaj apeluję do was, zamknijcie drzwi komory. Stójcie w ciszy przed Bogiem, w uwielbieniu, w oddawaniu Bogu chwały i po prostu przed Nim, biorąc słowa obietnicy do serca. Ale ktoś, nawet jeżeli słyszy to słowo, nie uwierzy, nie zrobi tego. Czy ten Boży pokój i odpoczynienie przyjdzie? Nie. Ulotni się jak kamfora. I pomimo, że jesteśmy zwycięzcami w Chrystusie, to mamy obiecane, możemy przegrać. To jest realne zagrożenie, realna ewentualność. Wiara, wiara, wiara. Wiara w Boże obietnice, wiara w Boże Słowo. Ja byłem w sytuacji bardzo trudnej kiedyś, naprawdę bardzo trudnej. I między innymi 2 psalmy w dużym stopniu uratowały moje życie. Czasami je modliłem się nimi przez sen w nocy. To jest między innymi psalm, słynny psalm 23. Nie wiem dlaczego cytowany jest czasami na pogrzebach. Trochę taka musztarda po obiedzie. Trochę ma sens, jeżeli zapowiadana jest to odpocznienie tam w wieczności. Ale kochani, psalmista to cytował i miało to być posileniem za jego życia. Pan jest pasterzem moim. Niczego mi nie braknie. Na niwach zielonych pasie mnie. Nad wody spokojne prowadzi mnie. Tam dalej jest, że zastawia stół wobec nieprzyjaciół, namaszcza oliwą głowę moją, kielich mój przelewa się. Gdzie? W jakich okolicznościach? Gdy nie ma żadnych chorób, gdy nie ma żadnych nieprzyjaciół, gdy mam kupę kasy, gdzie żadna choroba mnie nie atakuje. Wobec nieprzyjaciół, pomimo, że cyklon wokół szaleje, pomimo, że są wyzwania i problemy, w Chrystusie mogę mieć pokój. Ale jest to możliwe tylko przez wiarę. Gdzie uchwycę się Bożych obietnic, złożę troski na Niego, zacznę dziękować, chwalić, powtarzać Boże obietnice i przestać trzymać życie we własnych rękach. Nie żyję już ja. Żyje we mnie Chrystus. Pewne rzeczy, które są za tobą, zostaw. Czasami mleko się rozlało. Tam, gdzie możemy coś naprawić, naprawiamy. Ale czasami już nie ma możliwości naprawienia. Coś umarło, pieniądze są stracone. Po prostu pewne rzeczy trzeba zamknąć za sobą. I na koniec, moi drodzy, tylko króciutko. Taka myśl, dwie czy wskazówki dotyczące, na ile odpocznienie może być udziałem naszym jako Kościoła, rodziny. Jak zachować się, gdy w Kościele są problemy, gdy jest problem w małżeństwie lub w rodzinie? Nie omówię tego całego, bo to jest długi temat, tylko dam dwie czy wskazówki. Polecam lekturę 1 rozdziału Księgi Jozuego. Zobaczcie, mieli wejść do Bożego odpocznienia, do Kanaanu. Jeżeli ty chcesz wejść, to do Jozuego było powiedziane, bądź mocny i bardzo silny. Trzymaj się tego, co ci powiedziano. Słowa Bożego. Pojawił się wódz wojsk Pana. Miał ich prowadzić. No ale może jest ktoś inny obok ciebie w rodzinie, w kościele, kto jest słaby.
Niesamowita jest ta wskazówka, że mają się Rubenici, Gadyci i połowa plemienia Menasesa przeprawić za Jordan, bo oni już mieli swoją ziemię po tej stronie Jordanu. A ta reszta plemion miała po drugiej stronie Jordanu. I zobaczcie, ci, którzy już mieli odpocznienie, oni mieli zwycięstwo. Ale nie mieli być obojętni na tych z kościoła, z rodziny, którzy nie mają odpocznienia. Jaki nakaz dostali? Wesprzyjcie waszych braci, aż Pan da waszym braciom, jak i wam, odpoczynek. Mało, że mieli się przeprawić i zostawić swoje rodziny i pomóc. Ci, którzy są silni, niech wezmą na siebie brzemiona słabych. To mieli iść z przodu. Mieli walczyć nie o swoją ziemię. I narażać się z przodu. Kto pierwszy ginie? Te pierwsze szeregi. Ale jeszcze raz, kochani, apel. Gdy jesteś osobą, która pomaga, nie wchodź do studni. Zadbaj o siebie. Oni mieli, ci Rubenici, Gadyci, połowa plemienia Menasesa, mieli wyjść silni, uzbrojeni, żeby stanąć, żeby wesprzeć swoich braci. Nie wchodź do studni. Nie zachowuj się, dwa błędy można popełnić pomagając. Zupełnie odrzucić tę osobę, która jest słaba. No nie za taką żonę wychodziłem, żeniłem się, która ma problemy i nie wiem, choruje. Chciałem zdrową żonę, na spacery chodzić, wyjeżdżać, mieć udany seks. Spojrzy kobieta i powie, no ten twój portfel to już taki chudziutki. Masz problemy z depresją. Nie za takiego faceta wychodziłam za mąż. I można zwyczajnie odstawić kogoś, zdezerterować. Drugi błąd już omawiałem. Współzależnienie i dwie osoby wchodzą do studni. Nie. Umocnij się. Pomagaj w mądry sposób, żeby w kościele, w rodzinie było odpocznienie. Podsumowując, kochani, dla ciebie jest Boży pokój. Bóg ciebie wzywa, wejdź do Bożego odpocznienia. Nawet jeżeli dookoła jest zawierucha i wicher, niech twoje życie będzie zbudowane na skalę. Znajdź się w oku cyklonu. Nawet jeżeli ten wicher jest, to ty bądź w środku. Tam, gdzie jest czyste niebo. A gdzie jest? Gdy masz społeczność z Bogiem. Gdy stoisz w Bogu, gdy składasz troski na Niego. Aby pokój Boży rządził w twoim sercu. Był Bożym arbitrem. Tego wam, kochani, życzę. Dołącz się do mojej modlitwy. Drogi Ojcze, w imieniu Pana Jezusa Chrystusa dziękujemy ci za to, że jesteś tak dla nas dobry i wspaniały. Dziękujemy ci z całego serca, że w Chrystusie mamy pokój z Bogiem. Że ty przygotowałeś dla nas odpocznienie. Nie tylko dla nas, ale również dla Kościoła, dla naszych rodzin. Dziękujemy ci za to, że dajesz nam mądrość i odpowiedzialność, jak ten pokój i odpocznienie przyjąć. Jak go pielęgnować. Oto podobnie jak Eliasz. Wychodzimy i stajemy w ciszy. Mów do nas, gdy jesteśmy w komorach modlitwy. Pokazuj, jaką mamy przyjmować postawę. Jaką drogą mamy iść. Prosimy cię o to w imieniu Jezusa. Ty powiedziałeś, pokój mój daję wam, pokój mój zostawiam wam, nie jak świat daje. Ja wyciągam swoje ręce i ogłaszam nad każdym małżeństwem, rodziną i nad tym kościołem. Przyjmij Boży pokój w imieniu Jezusa Chrystusa. Wejdź do Bożego odpocznienia w imieniu Jezusa Chrystusa. Jarzmo Pana jest miłe, brzemię lekkie. W imieniu Jezusa Chrystusa. Amen.